Różne są sposoby docierania z Ewangelią do ludzi wokół nas będących. Ale dzisiaj Jezus przestrzega przed jedną bardzo ważną rzeczą. Nie upodabniaj się do świata, bądź wyrzutem dla świata. Rozumiejącym problemy ludzi, którzy są z daleka od Kościoła, z daleka od sakramentów, bądź wyrzutem, który ich nie odrzuca, ale który im wyrzuca, że jest coś, że jest ktoś, kto może mieć wartość w ich życiu, kto może ich życie uczynić smakującym, kto może nadać sens ich życiu, że już nie będą jałowi jak wszyscy inni, ale że będą mieli smak, smak Boga. Więc bądź kimś takim, w kim ludzie na początku zauważą smak Boga. Radość, miłość, wyrozumiałość, często też i dawanie czasu tym, którzy go potrzebują. Bądź takim wyrazem, aby i inni zechcieli wyrazem dla świata być, być solą świata i by chcieli to odkryć, że tym, co nadaje sens życiu i smak, jest wiara. I tym, który daje smak, jest Bóg.